cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dziś zaczyna się w Opolu 7. Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki. Co w programie? W programie, podobnie jak w latach poprzednich, ekoenergetyka bardzo szeroko rozumiana. Zatem odnawialne źródła energii to klasyka oczywiście, ale też budownictwo energooszczędne, efektywność energetyczna, od 2 lat ekomotoryzacja i w tym roku nowy panel energetyka obywatelska prosumencka. Kto przyjedzie? A widziałem w programie, że są też politycy, ci z najwyższej półki. Ja myślę, że rzecz nie polega na tym, czy jest to wysoka, czy niska półka, tylko staramy się zapraszać tych ludzi, którzy rzeczywiście wpływają, mają wiedzę i mają kompetencje w tym obszarze. I no, część polityków bezpośrednio kreuje te rozwiązania ustawowe, organizacyjne i tych staramy się zaprosić. Ale proszę pamiętać, że impreza jest jak najdalsza od polityki jako takiej. My staramy się przede wszystkim doprowadzić do dialogu wszystkich środowisk, które uczestniczą w tym zagadnieniu, a zatem również spotyka się z polityką środowisko samorządowe, naukowe, biznesowe, no i ci, którzy są konsumentami, przedstawiciele nas wszystkich, organizacje pozarządowe. No bo to, co naukowcy wymyślą, musi zostać wdrożone i to też na drodze ustawodawczej, więc jakby bez decydentów ani rusz. Trafił pan w clue naszej inicjatywy. Otóż od samego początku ona została pomyślana jako element, który ma pomagać we wdrażaniu nowoczesnych technologii, upowszechnianiu dobrych praktyk, najlepszych rozwiązań. Jest bardzo wiele konferencji naukowych czy czysto dyskusyjnych paneli, które niestety nie rodzą skutków materialnych. No tak, bo one są ważne dla naukowców, dla uczestników. Znaczy one też mają znaczenie, ale właśnie nazwijmy to branżowe, tak? Natomiast w przypadku festiwalu, szczególnie warsztaty dobrych praktyk są tym miejscem, gdzie upowszechniamy zrealizowane już przedsięwzięcia, które się skończyły dobrym rezultatem. Czy pokazujecie, że można? Że można i jak to zrobić. Przy czym to wcale nie jest łatwo, bo inwestor, który przeprowadził działanie, mówi, ile miało kosztować, ile naprawdę kosztowało, ile miało trwać, ale ile naprawdę trwało. Więc, ale dzięki temu znajduje tych, którzy podejmują ten wątek, naśladowców. Też bywały sytuacje takie u nas, że spotkał się biznes z właśnie badaniami i że pewne zaszły koincydencje, które zaistrzyły i zaskutkowały wspólnymi realizacjami. Są też imprezy towarzyszące, także adresowane do młodych ludzi, dla których to jest przyszłość, tak? Oni muszą myśleć w ten sposób. Tak naprawdę przyszłość to jest dla nas wszystkich, nie tylko dla młodych. Natomiast faktem jest, że młodzi najszybciej przyjmują nowe idee, nie mając tu nawyków, które trzeba przezwyciężać. I to z pewnością jest bardzo ważne, w związku z tym grupa, która najdłużej będzie nośnikiem tych idei. I właśnie tak naprawdę nie mają młodzi innego wyjścia, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Natomiast imprezy towarzyszące w tym roku po raz pierwszy próbujemy nawet koncertu muzycznego, służą głównie temu, żeby jak najwięcej ludzi właśnie spoza branży, odbiorców energii, bo my wszyscy jesteśmy odbiorcami energii, zapoznało się z tą zieloną stroną mocy i zrozumiało, że nie muszą być tylko odbiorcami, że nie są skazani tylko na to, żeby co miesiąc dostać i zapłacić rachunki, że mają wpływ na to, ile płacą, że mogą zmniejszyć zużycie energii, mogą sami ją wyprodukować i ta cała energetyka prosumencko-obywatelska, która zaczyna się na szczęście w Polsce rozwijać, wtedy ma sens, kiedy będzie robiona masowo, bo to, że 5 kowalskich hobbystów u siebie zainstaluje panel fotowoltaiczny czy coś tam u siebie gdzieś tam jakiś system ograniczenia zużycia energii wprowadzi, to nie daje żadnych rezultatów. Natomiast jeżeli to są setki tysięcy ludzi, to wtedy, to jest ten sam problem, co z niską emisją, to wtedy mamy rezultat potężny dla systemu gospodarczego. Czy ilość przechodzi w jakość w tym przypadku? Ale tą ilość trzeba pozyskać. W związku z tym dowolnymi te działania dodatkowe mają na celu pozyskanie obecności po to, żeby poznać te możliwości, które ekoenergetyka daje. Na ile te działania prosumenckie stały się modne? To u nas się wdraża w kraju? Problem jest taki, że moda jest rzeczą wtórną jednak do warunków ekonomicznych, bo to się przekłada na rzeczy finansowe. No więc właśnie. Generalnie, jeśli chodzi o system wsparcia odnawialnych źródeł energii, w Polsce dalej wygląda to bardzo nieciekawie. Natomiast, czy dalece niedostatecznie, tak powiedzmy. Natomiast w przypadku
energetyki prosumenckiej w ostatnich latach, zmiany prawne i możliwości, które stworzono i programy wsparcia, które uruchomiono, m.in. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, które samorządy prowadzą, mówię o kawce, o prosumencie i innych jeszcze, powodują, że powstały realne, również materialne możliwości realizacji tego programu i tu rzeczywiście można powiedzieć, że powstaje pewna moda wsparta tymi możliwościami, które dają te rozwiązania prawno-finansowe. Jeśli chodzi też o imprezy towarzyszące, no to trzeba pamiętać, że no, to naprawdę nie musi być wszystko nawiedzone, bardzo nadęte, napuszone. My staramy się jakby pokazać, że tym wszystkim można się zajmować trochę na luzie. Na co dzień przy okazji. Tak, tak, że to po prostu, że to nie wymaga jakichś wyrzeczeń, że tym się można nieomal bawić. No właśnie, bo jeszcze nie tak dawno wielu Polaków traktowało temat energii odnawialnej jako taką fanaberię ekologiczną, w którą uwierzyli unijni politycy. I nie bardzo byli przekonani do tego, że to powinno działać. Od tam Unia czegoś od nas wymaga. No, zahaczamy już o uwarunkowania polityczne, natomiast mamy niedobry ku temu chyba moment do takiej dyskusji. I nie bardzo myślę czasu w tej audycji, żeby akurat ten wątek szerzej pociągnąć. No, ale czy zmieniło się nastawienie Polaków? Powiem jedno, że tu nie chodzi o nastawienie Polaków, bo Polacy muszą uzyskać wiedzę i zostać wyposażeni pewnym instrumentarium, który musi stworzyć rząd i samorząd. Dla przykładu znany mi model szwedzki, zresztą będzie tutaj radca ambasady Szwecji pan Eterowicz również występował, będzie mówił o tych szwedzkich doświadczeniach, przyjęli troszeczkę inne rozwiązanie. To, co jest centralnym problemem energetyki, wielka energetyka, załatwia rząd. Natomiast energetykę rozproszoną to jest problem samorządów. To rząd mówi, co wam trzeba pomóc, żebyście to dobrze zrobili. To jest jak gdyby odwrócenie sytuacji. Nie jest ona kierowana wyłącznie jak gdyby centralnie od góry. U nas mimo tego, że samorządy, mówimy o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, staramy coraz więcej zadań samorządom przydzielamy, to tak naprawdę ich samodzielność jest ograniczona zarówno środkami, jak i możliwościami rozwiązań prawnymi, które są ustalane wyłącznie centralnie. A samorządy są skazane na ich realizację w ramach tego budżetu, który mają przekazane. Natomiast mają ograniczone możliwości tworzenia własnych rozwiązań, nawet lokalnych, regionalnych, wbrew pozorom, i również niestety ograniczone możliwości finansowania tego typu działań. No są też bariery prawne, to jest czasem tak, że jest inwestycja. To jest właśnie to, o czym mówię. Bariery prawne tworzy parlament, rządy. Nie da się również tworzyć prawa lokalne, zostawić margines decyzyjny samorządom, których u nas jest bardzo niewiele. Mamy ciągle przede wszystkim władzę centralną z bardzo słabą władzą samorządową. No, nie dlatego, że ona nie chce i jej nie potrzebuje. Tylko nie dlatego, może. Dlatego, że nie może. No taki mamy system prawny. Ktoś chce budować farmę wiatrową, ktoś protestuje, rusza procedura odwoławcza i ona się ciągnie latami. Inwestycji nie ma. I nie ma decyzji, ani na tak, ani na nie. Znaczy jest dużo gorzej, że już takie przykłady przychodzą, bo są tacy, którzy wybudowali, a zmienione warunki, czy niedostateczne warunki wsparcia powodują, że dzisiaj do tego interesu albo dokładają, bo są na granicy opłacalności. Tak było na przykład z peleciarniami, tak jest z biogazowniami i przykładów nie trzeba dużo szukać. Natomiast na szczęście, tak powiedziałem, są też przykłady udanych działań, gdzie mimo tych wszystkich nie do końca sprzyjających okoliczności odniesiono sukces. I dla przykładu będzie występował akurat Włoch mieszkający w Polsce wiele lat, Giulio Piantini, którego biogazownia jest sukcesem również finansowym, nie tylko organizacyjnym, i będzie mówił, przy jakich uwarunkowaniach, co zrobił, żeby nawet w tych warunkach to wszystko, jak to się mówi, było do przodu kolokwialnie, tak? No tak, ale od tej polityki uciec się nie da, no bo to jest taki dyżurny argument polityków, że polska gospodarka była, jest i będzie oparta na węglu kamiennym, czyli zielona energetyka tak, ale przecież węgiel przede wszystkim. W tym roku jedną z osób, która uczestniczy w festiwalu i będzie przez fundację nagrodzona, jest profesor Jerzy Buzek. I jest to osoba, która pokazuje, że można te dwa obszary łączyć. Zawsze wspierał i sam jest liderem klastra Czysty Węgiel i jest za jego jak gdyby kontynuacją, ale też i podniesienia tego wszystkiego nowy poziom technologiczny i racjonalności, ale z drugiej strony też rozumie potrzebę zrównoważonej energetyki, czyli równoczesnego rozwoju innych obszarów energetyki. I jeżeli którakolwiek ze stron zacznie fanatycznie przywiązywać się do jednej z możliwych alternatyw, no to zaczynają się problemy i napięcia. No tak, politycy mają taką skłonność. Tak, no bo to adresuje się do konkretnego elektoratu.
A polityk nie jest tak naprawdę fachowcem czegokolwiek. On ma jak gdyby fachowców wiedzy wykorzystywać i równoważyć. Tylko że u nas bardzo często przyjmuje się pozycje zwykle ekstremalne. I z tym mamy niestety problem. Brakuje myślenia całościowego i równoważenia argumentów. A co w Polsce ma przyszłość? Wiatraki, elektrownie wodne, solary? No i to jest dobre pytanie, dlatego że próba rozwijania wszystkiego w tym samym stopniu na siłę nie ma sensu. Każdy kraj, każde uwarunkowania fizykalno-geograficzne są odrębne. Polska ma potężne ilości biomasy. W części polskiej są dobre warunki wiatrowe, w części dość słabe. A zatem nie wszędzie to ma sens. Tu jest możliwa geotermia, tam ona nie jest możliwa, ze względu na ilość temperatur, koszty głębokości odwiertu, zasolenie i tak dalej. Także tych argumentów, które trzeba rozpatrywać, jest bardzo wiele i dostarcza ich natura. Nie ma sensu zakładać ideologicznie z góry, że u nas konkretnie zrobimy to i tylko to. Trzeba najpierw popatrzeć, co u nas ma sens zrobić i wtedy mamy największe szanse na sukces. No to jest argument za tym, żeby robiły te samorządy, które najlepiej znają swój teren. Dokładnie tak. Relacja z 7. Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki. Oczywiście dzisiaj na antenie Radio Opole. Naszym gościem był dzisiaj dr Zenon Wiertelosz, organizator festiwalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.